Rozdział XXI. Poczęły się ciężkie i pełne lęku dni oczekiwania. Drugi atak przyszedł dopiero po tygodniu i nie był tak silny jak pierwszy, ale Nel uczyła się po nim jeszcze słabszą. Wychudła i zmizerniała do tego stopnia, że nie była to już dziewczynka, ale cień dziewczynki. Płomyk jej życia tlił się tak słabo. Że zdawało się, iż dość jest dmuchnąć, aby go zgasić. Staś zrozumiał, że śmierć nie potrzebuje czekać na trzeci atak, by ją zabrać. I oczekiwał jej lada dzień, lada godzina, sam wychudł i zczerniał także, albowiem nieszczęście przechodziło jego siły i jego rozum. Więc patrząc na jej woskową twarzyczkę, mówił sobie codziennie na to, że strzegł jej jak oka w głowie, żeby tu ją pochować w dżungli? I nie rozumiał wcale, dlaczego tak ma być. Chwilami znów wyrzucał sobie, że jeszcze nie dość jej strzegł, że nie był dla niej dość dobry, a wówczas taki żal chwytał go za serce, że chciało mu się gryźć własne palce. Było niedoli po prostu za dużo. Anel, spała teraz. Prawie ciągle i być może, że to utrzymywało ją przy życiu. Staś budził ją jednak kilka razy na dzień, by ją posilić. Wówczas, ilekroć deszcz nie padał, prosiła go, aby wynosił ją na powietrze. Nie mogła już bowiem utrzymać się na własnych nogach. Zdarzało się wszelako, iż zasypiała nawet na jego ręku. Wiedziała już, że jest bardzo chora i że może lada dzień umrzeć. W chwilach większego ożywienia. Rozmawiała o tym ze Stasiem a zawsze z płaczem, gdyż bała się śmierci. Ja już nie wrócę do tatusia, mówiła pewnego razu, ale ty powiedz tatusiowi, że mi było bardzo żal, i poproś go, żeby tu do mnie przyjechał. Wrócisz, odpowiedział Staś i nie mógł nic więcej powiedzieć, gdyż chciało mu się wyć. Ale Nel mówiła dalej ledwie dosłyszalnym, sennym głosem: i tatuś przyjedzie, i ty kiedyś przyjedziesz, prawda? Na tę myśl uśmiech rozjaśnił jej wynędzniałą twarzyczkę, po chwili jednak ozywała się znowu jeszcze ciszej: Ale mi tak żal! To rzekłszy, oparła mu główkę na ramieniu i poczęła płakać, on zaś przemógł własny ból, przytulił ją do piersi i odpowiedział żywo. Nel, ja bez ciebie nie wrócę i, i wcale nie wiem, co bym bez ciebie robił na świecie. Nastało milczenie, podczas którego Nel usnęła znowu. Staś odniósł ją do drzewa, ale zaledwie wyszedł na zewnątrz, gdy z wierzchołka cypla nadbiegł kali i machając rękoma począł wołać z twarzą wzburzoną i przelękłą. Pani wielki. Pani wielki. Czego chcesz? Zapytał Staś. A Murzyn wyciągnął rękę i ukazując na południe, rzekł. Dym! Staś przysłonił oczy dłonią. Wytężywszy wzrok we wskazanym kierunku, ujrzał rzeczywiście przy czerwonawym blasku nisko już stojącego słońca smugę dymu wznoszącą się daleko wśród dżungli, między wierzchołkami jeszcze dalszych, dość wysokich dwóch wzgórz. Kali drżał cały, albowiem zbyt dobrze pamiętał straszną niedolę u Derwiszów. Był zaś pewien, że to ich obozowisko. Stasiowi też się wydało, iż to nie może być nikt inny jak Smaim i w pierwszej chwili zląkł się także okropnie. Tego tylko brakowało. Obok śmiertelnej choroby Nel derwisze. I znów niewola, i znów powrót do Faszody albo i do Hartumu pod rękę Mahdiego lub pod bat Abdullachiego. Jeśli go schwytają, Nel umrze pierwszego dnia, on zaś zostanie niewolnikiem na resztę życia. A gdyby nawet kiedyś uciekł, co mu po życiu, co mu po wolności bez Nel? Jakżeby spojrzał w oczy ojcu albo panu Rolisonowi, gdyby derwisze porzucili ją po śmierci hienom? On zaś nie potrafiłby nawet powiedzieć, gdzie jest jej grób? Takie myśli przelatywały mu jak błyskawice przez głowę. Nagle uczył nieprzepartą chęć popatrzenia na Nel i skierował się ku drzewu. Po drodze zapowiedział Kalemu, by zgasił ogień i nie ważył się palić go w nocy, po czym wszedł do wnętrza. Nel nie spała i czuła się lepiej. Zaraz też podzieliła się tą wiadomością ze Stasiem. Saba leżał przy niej i ogrzewał ją swym ogromnym ciałem, a ona głaskała go, lekko po głowie uśmiechając się, gdy chwytał paszczą subtelne pyłki próchna, kręcące się w smudze świetlanej, którą tworzyły w drzewie ostatnie promienie zachodzącego słońca. Była widocznie lepszej myśli, gdyż po chwili zwróciła się z dość raźną minką do Stasia. A może ja nie umrę? Nie umrzesz z pewnością, odpowiedział Staś. Skoro po drugim ataku czujesz się silniejszą, to trzeci wcale nie przyjdzie. Ona zaś poczęła mrugać powiekami, jakby się nad czymś namyślając i rzekła. Gdybym miała taki gorzki proszek, co mi tak dobrze zrobił po tej nocy ze lwami, pamiętasz? To ani trochę nie myślałabym umierać. Ani tyle. I pokazała na paluszku, jak mało byłaby wówczas na śmierć gotowa. Ach, ozwał się Staś. Oddałbym nie wiem co za błochininy. I pomyślał, że gdyby jej miał dosyć, to by poczęstował Nel choćby dwoma naraz proszkami, a potem owinął ją pledem, Posadził przed sobą na koniu i ruszył natychmiast w stronę przeciwną tej, w której było obozowisko derwiszów. Tymczasem słońce zapadło i dżungla pogrążyła się nagle w ciemność. Dziewczynka pogważyła jeszcze z pół godziny, po czym usnęła, a Staś rozmyślał dalej o derwiszach i o chininie. Strapiona, ale nadzwyczaj zaradna jego głowa poczęła pracować i tworzyć plany, jedne śmielsze i zuchwalsze od drugich. Naprzód począł się zastanawiać nad tym, czy ten dym w południowej stronie pochodzi koniecznie z obozu Smaina. Mogli to wprawdzie być derwisze, ale mogli być i Arabowie z nadbrzegów oceanu, którzy czynili wielkie wyprawy w głąb lądu po kość słoniową i po niewolników. Ci nie mieli nic wspólnego z derwiszami, którzy psuli im handel. Mógł to być także obóz abisyńczyków, albo jaka podgórska wioska murzyńska, do której łapacze ludzi jeszcze nie dotarli. Czy nie należało się o tym przekonać? Arabowie z Zanzibaru, z okolic Bagamojo, z Witu i z Mombassy, a w ogóle z pobrzeży oceanu, byli to ludzie, którzy ustawicznie stykali się z białymi, więc kto wie, czy za wielką nagrodą nie podjęliby się odprowadzić ich obojga do którego z najbliższych portów. Staś wiedział doskonale, że może taką nagrodę przyrzec i że jego przyrzeczeniu uwierzą. Przyszła mu też jeszcze inna myśl, która poruszyła go do głębi. Oto widział, że w Chartumie wielu derwiszów, szczególnie z Nubii, chorowało prawie na równi z białymi na febrę. I ci leczyli się chininą, którą rabowali Europejczykom, albo jeśli była ukryta u renegatów, Greków lub Koptów, kupowali na wagę złota. Otóż można było się spodziewać, że Arabowie z nad Oceanu będą mieli ją na pewno. Pójdę, mówił sobie Staś, pójdę dla Nel. I zastanawiając się coraz usilniej nad położeniem, doszedł w końcu do przekonania, że gdyby to nawet był oddział Smilna to i tak należało iść przypomniał sobie że z powodu zupełnego przerwania stosunków między Egiptem a Sudanem Smain prawdopodobnie nic nie wie o ich porwaniu z swajumu Fatma nie mogła się z nim porozumieć więc to porwanie było tylko jej osobistym pomysłem wykonanym przy pomocy Hamisa syna Hadigiego oraz Idrysa Gebra i dwóch beduinów otóż ludzie ci nic nie obchodzili smajna z tej prostej przyczyny, że znał między nimi tylko jednego Hamisa, a o tamtych nigdy w życiu nie słyszał. Obchodziły go tylko jego własne dzieci i fatma. Ale właśnie może zatęsknił już za nimi i może rad byłby do nich wrócić, zwłaszcza jeżeli uprzykrzyła mu się już służba u Mahdiego. Przy Mahdim nie zrobił widocznie wielkiego losu. Skoro zamiast przewodzić potężnym wojskom lub rządzić jakim obszernym krajem, musiał łapać niewolników, aż Bóg wie gdzie za faszodą. Powiem mu tak, myślał Staś: Jeśli odprowadzisz nas do jakiego portu nad Oceanem Indyjskim i wrócisz z nami do Egiptu, rząd przebaczy ci wszystkie winy, połączysz się z fatmą i z dziećmi, a prócz tego, pan Rolison, uczyni cię bogatym. Jeśli nie, to dzieci i Fatmy nie zobaczysz już nigdy w życiu. I był pewien, że Smain namyśli się dobrze, nim taki układ odrzuci. Oczywiście nie było to wszystko bezpieczne, mogło nawet pokazać się zgubne, ale mogło również stać się deską ocalenia z tej toni afrykańskiej. Staś począł się w końcu dziwić, dlaczego możliwość spotkania ze Smainem tak go na razie przeraziła. I ponieważ chodziło o spieszny ratunek dla Nel, Postanowił pójść jeszcze tej nocy. Łatwiej to jednak było opowiedzieć niż wykonać. Co innego jest siedzieć nocą w dżungli przy dobrym ogniu, za kolczastą zeribą, a co innego puścić się wśród ciemności, w wysokie trawy, w których poluje o tej porze lew pantera i lampart, nie mówiąc o hienach i szakalach. Chłopiec przypomniał sobie jednak słowa młodego murzyna wówczas gdy ów udał się nocą szukać saby i wróciwszy z nim, powiedział: Kali się bać, ale pójść. I powtórzył sobie to samo: Będę się bał, ale pójdę. Czekał jednak na wzejście księżyca, gdyż noc była nadzwyczaj ciemna, i dopiero gdy dżungla posrebrzała od jego blasku, zawołał Kalego i rzekł: Kali, zabierz Sabę do drzewa, zatkaj wejście cierniem i pilnujcie mi z meą panienki jak oka w głowie. A ja pójdę zobaczyć, co to za ludzie są tam w tym obozowisku. Pan wielki wziąć ze sobą kalego i strzelbę, która zabija złe zwierzęta. Kali nie zostać. Zostaniesz, rzekł stanowczo Staś, i zakazuje ci iść za mną. Po czym zamilkł na chwilę, a następnie ozwał się głuchym, nieco głosem. Kali jesteś wierny i roztropny, więc ufam, że spełnisz to, co ci powiem. Gdybym nie wrócił, a panienka umarła. To zostawisz ją w drzewie, ale naokoło drzewa wzniesiesz wysoką zeribę, a na korze wytniesz taki oto wielki znak, i wziąwszy dwa bambusy, złożył je w krzyż. Po czym tak mówił dalej. Jeśli zaś Bibi nie umrze, a ja nie wrócę, to będziesz ją czcił i służył wiernie, a potem zaprowadzisz ją do swego lądu i powiesz wojownikom wahima żeby szli z nią ciągle na wschód, aż do Wielkiego Morza. Tam znajdziesz białych ludzi, którzy wam dadzą dużo strzelb, prochu, paciorków, drutu i tyle płótna, ile zdołacie unieść. Zrozumiałeś? A młody murzyn rzucił się przed nim na kolana, obił jego nogi i począł powtarzać żałośnie. — Obwana Kubwa! Wrócić! 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 — Stasia wzruszyło przywiązanie czarnego chłopaka, więc schylił się, położył mu rękę na głowie i rzekł: Idź do drzewa, Kali, i niech cię Bóg błogosławi. Zostawszy sam, namyślał się jeszcze przez chwilę, czy nie wziąć ze sobą osła. Było to bezpieczniej, albowiem lwy w Afryce, zarówno jak tygrysy w Indiach, w razie spotkania człowieka jadącego na koniu lub ośle, rzucają się zawsze na zwierzę. Nie na człowieka, ale zadał sobie pytanie, kto w takim razie będzie nosił namiot Nel i na czym ona sama pojedzie. Po tej uwadze odrzucił natychmiast myśl zabrania osła i puścił się piechotą w dżunglę. Księżyc wypłynął już wyżej na niebo, było przez to znacznie widniej, jednakże trudności rozpoczęły się zaraz, jak tylko chłopiec zanurzył się w trawy, które wyrosły już tak wysoko, że i człowiek na koniu mógłby się w nich z łatwością ukryć. Nawet w dzień nie było w nich na krok nic widać, a cóż dopiero w nocy, kiedy księżyc oświecał tylko ich wierzchołki, a niżej wszystko pogrążone było w głębokim cieniu. W takich warunkach łatwo jest zmylić drogę i chodzić w kółko zamiast posuwać się naprzód. Stasiowi dodawała wszelako odwagi ta myśl, że naprzód obozowisko, ku któremu szedł, było odległe od cypla co najwyżej o trzy lub cztery mile angielskie, a powtórę, że dym ukazał się między wierzchołkami dwóch wyniosłych pagórków, zatem, nie tracąc z oczu pagórków, nie można było zabłądzić. Ale trawy, mimozy i akacje przesłaniały wszystko. Na szczęście co kilkadziesiąt kroków wznosiły się kopce termitów, wysokie niekiedy na kilkanaście stóp. Staś! Ustawiał ostrożnie strzelbę pod każdym kopcem, potem wdrapywał się na jego szczyt i, dojrzawszy wzgórza rysujące się czarno na tle nieba, złaził i szedł dalej. Strach go tylko brał na myśl, co będzie, jeśli chmury zasłonią księżyc i niebo, albowiem wówczas znalazłby się jak w podziemiu. Ale nie było to jedyne niebezpieczeństwo. Dżungla w nocy. Gdy wśród ciszy słychać każdy odgłos, każdy krok i niemal szelest, jaki robią owady łażące po trawach, jest wprost przerażająca. Unosi się nad nią lęk i zgroza. Staś musiał zważać na wszystko, nasłuchiwać, czuwać, rozglądać się na wszystkie strony, mieć głowę jak na śrubkach, a strzelbę gotową w każdej sekundzie do strzału, co chwila. Wydawało mu się, że coś się zbliża, skrada, przyczaja, niekiedy znowu słyszał poruszające się trawy i nagły tentent uciekających zwierząt. Domyślał się wówczas, że spłoszył antylopy, które mimo rozstawionych straży śpią czujnie, wiedząc, że nie jeden straszny płowy myśliwiec poluje w ciemnościach o tej porze. Ale oto coś wielkiego, Czerni się pod parasolowatą łakacją. Może to skała, a może nosorożec lub bawuł, który zwietrzywszy człowieka odsknie się z drzemki i rzuci się natychmiast do ataku. Tam znów za czarnym krzem widać dwa błyszczące punkty. Hej, strzelba do twarzy, to lew. N nie, próżny alarm. To latarniki bo jedno światełko wznosi się w górę i leci nad trawami, jak spadająca ukośnie gwiazda. Staś właził nad termitiery, nie zawsze dlatego, by przekonać się, czy idzie w dobrym kierunku, ale i dlatego, by obetrzeć spocone zimnym potem czoło, odetchnąć i poczekać, aż mu się uspokoi bijące zbyt pośpiesznie serce. Był przy tym tak zmęczony, że ledwie trzymał się na nogach. Lecz szedł naprzód, w tej myśli, że tak trzeba dla uratowania Nel. Po dwóch godzinach wydostał się na grunt gęsto usiany kamieniami, gdzie trawy były niższe i było znacznie widniej. Dwa wyniosłe wzgórza rysowały się równie daleko jak przedtem, natomiast bliżej biegł poprzecznie zrąb skalny, za którym wznosił się drugi wyższy. Oba zaś otaczały widocznie jakąś dolinę albo wąwóz podobny do tego, w którym zamknięty był King. Nagle o jakieś trzysta lub czterysta kroków, na prawo, spostrzegł na ścianie skalnej różowy odblask płomienia i stanął. Serce biło mu tak, że nieredwie słyszał je wśród ciszy nocnej. Kogo tam zobaczy na dole? Arabów ze wschodnich wybrzeży? Derwiszów smajna czy też dzikich murzynów, którzy opuściwszy rodzinne wioski, chronią się przed derwiszami w niedostępne górskie komysze? czy znajdzie śmierć albo niewolę, czy też ratunek dla Nel. Trzeba się było o tym przekonać. Cofać się już nie mógł i nie chciał. Po chwili począł się skradać w kierunku ognia, idąc jak najciszej i tamując dech w piersiach. Uszedłszy tak około stu kroków, usłyszał niespodzianie od strony dżungli parskanie koni i zatrzymał się znowu. Przy świetle księżyca naliczył ich pięć. Jak na derwiszów było to mało, ale przypuszczał, że reszta ukryta jest może w wysokich trawach, dziwiło go tylko to, że nie ma przy nich żadnych straży, że te straże nie palą na górze ogni dla odstraszenia dzikich zwierząt. Ale dziękował Bogu, że tak było, gdyż mógł posuwać się dalej niedostrzeżony. Blask na skałach czynił się coraz wyraźniejszy. Zanim upłynął. Kwadrans Staś znalazł się na miejscu, w którym przeciwległa skała była najmocniej oświecona, co wskazywało, że u jej stóp musi palić się ogień. Wówczas czołgając się, dopełznął z wolna do krawędzi i spojrzał w dół. Pierwszym przedmiotem, który uderzył jego oczy, był wielki namiot. Przed namiotem stało polowe płócienne łóżko, a na nim leżał człowiek. Przybrany w biały europejski ubiór. Mały może dwunastoletni Murzynek dokładał suchego paliwa do ognia, który oświecał ścianę skalną i szeregi Murzynów śpiące pod nią z obu stron namiotu. Staś w jednej chwili zsunął się z pochyłości nad nową wozu. Rozdział trzydziesty drugi. Przez jakiś czas ze zmęczenia i wzruszenia nie mógł ani słowa przemówić i stał dysząc ciężko przed leżącym na łóżku człowiekiem, którym milczał także i patrzył na niego ze zdumieniem graniczącym niemal z nieprzytomnością. Wreszcie zawołał: Nasibu, jesteś? Jestem, panie odpowiedział mały murzynek. Czy widzisz kogo i czy kto stoi przede mną? Lecz zanim malec zdołał odpowiedzieć, Staś odzyskał mowę. Panie rzekł, nazywam się Stanisław Tarkowski. Uciekliśmy z małą Miss Rollinson z niewoli derwiszów i ukrywamy się w dżungli, ale Nel jest ciężko chora, więc błagam cię dla niej o pomoc. Nieznajomy patrzył jeszcze przez chwilę mrugając oczyma, po czym przetarł ręką czoło. Słyszę, nie tylko widzę, ozwał się sam do siebie. To nie złudzenie. Co? Pomoc? Ja sam potrzebuję pomocy, jestem ranny. Nagle jednak otrząsnął się, jakby z sennych przywidzeń lub odrętwienia. Spojrzał przytomniej i z błyskiem radości w oczach rzekł: Biały chłopiec! Jeszcze widzę Białego. Witam cię, ktokolwiek jesteś. Mówiłeś o jakiejś chorobie. Czego ode mnie żądasz? Staś powtórzył, że tą chorą jest Nell, córka pana Rollinsona, jednego z dyrektorów kanału. I miała już dwa ataki febry i że musi umrzeć, jeśli nie będzie miała chininy, by zapobiec trzeciemu. Dwa ataki to źle, odpowiedział nieznajomy, ale chininy mogę ci dać ile chcesz, mam jej kilka słoików, które nie przydadzą mi się już na nic. Tak mówiąc, kazał małemu nasibu podać sobie duże, blaszane pudło, które było widocznie apteczką podróżną. Wydobył z niego dwa spore słoiki napełnione białym proszkiem i wręczył je Stasiowi. Oto połowa tego, co mam. Wystarczy to choćby na rok. Staś miał ochotę krzyczeć po prostu z radości, więc począł mu dziękować z takim uniesieniem, jakby mu o własne życie chodziło. A nieznajomy skinął kilkakrotnie głową i rzekł. Dobrze, dobrze. Nazywam się Linde. Jestem Szwajcar z Curychu. Dwa dni temu miałem wypadek. Ranił mnie ciężko dziki Ndiri. Następnie zwrócił się do czarnego malca, Nasibu, nałóż mi fajkę. Po czym do Stasia? W nocy mam zawsze większą gorączkę i trochę mi się troi w głowie, ale fajka rozjaśnia mi myśli. Wszak mówiłeś, że uciekliście z niewoli derwiszów i ukrywacie się w dżungli, czy tak? Tak, panie, mówiłem. I co zamierzacie czynić? Uciec do Abisyni. Wpadniecie w ręce machdystów, których oddziały włóczą się po całym pograniczu. Nie możemy jednak przedsięwziąć nic innego. Aha, i jeszcze przed miesiącem ja mógłbym wam dać pomoc, ale teraz jestem sam tylko na łasce Bożej i tego czarnego chłopca. Staś spojrzał na niego ze zdziwieniem. A ten obóz? To obóz śmierci. A ci murzyni? Ci murzyni śpią i nie rozbudzą się więcej. Nie rozumiem. Chorzy są na śpiączkę. To są ludzie z wielkich Jezior, gdzie ta straszna choroba panuje ciągle i zapadli na nią wszyscy, prócz tych, którzy przedtem pomarli na ospę. Został mi tylko ten jeden chłopak. Stasia uderzyło teraz dopiero to, że w chwili, w której zsunął się był do wąwozu, żaden Murzyn nie poruszył się, nie drgnął nawet, i że w czasie całej rozmowy spali wszyscy. Jedni z głowami opartymi o skałę, drudzy z pospuszczanymi na piersi. Śpią i nie rozbudzą się już? zapytał, jakby jeszcze nie zdając sobie sprawy z tego, co usłyszał. A linde rzekł: Ach, to trupiarnia ta Afryka. Lecz dalsze słowa przerwał mu tu pod koni, które przestraszywszy się czegoś w dżungli, poprzyskakiwały na swych spętanych nogach do krawędzi doliny, chcąc być bliżej ludzi i światła. To nic, to konie! ozwał się znów szwajcar. Zabrałem je machdystom, których pobiłem kilka tygodni temu. Było ich ze trzystu, a może i więcej. Ale oni mieli przeważnie dzidy, a moi ludzie Remingtony, które tam stoją oto pod ścianą bez żadnego już pożytku. Jeśli ci brak broni albo nabojów, to bierz, ile chcesz. Weź także i konia. Prędzej na nim wrócisz do twojej chorej. Ile ona ma lat? Osiem, odpowiedział Staś. Więc to jeszcze dziecko. Niechże Nasibu da ci dla niej herbaty, ryżu, kawy i wina. Bierz co chcesz z zapasów, a jutro przyjeżdżaj po nowe. Wrócę z pewnością, żeby panu raz jeszcze podziękować z całego serca i pomóc mu w czym potrafię. Alinde rzekł: Dobrze choć popatrzeć na europejską twarz. Jeśli przyjedziesz wcześniej, to będę przytomniejszy. Teraz gorączka znowu mnie chwyta. Bo cię widzę podwójnie. Czy was dwóch stoi nade mną? Nie, wiem, że jesteś jeden i że to tylko gorączka, ach ta Afryka. I przymknął oczy. W kwadrans później, Staś wyruszył z powrotem z tego dziwnego obozu snu i śmierci, ale tym razem konno. Noc jeszcze była głęboka, ale on już nie zważał na żadne niebezpieczeństwa, z którymi mógł się spotkać w wysokich trawach. Trzymał się jednak bliżej rzeki, przypuszczając, że oba wąwozy muszą na nią wychodzić. Wracać było zresztą znacznie łatwiej, gdyż w ciszy nocnej dochodził z daleka szum wodospadu, a przy tym obłoki rozproszyły się na zachodniej stronie nieba i prócz księżyca świeciło mocno światło zodiakalne. Chłopiec kół konia w boki końcami szerokich arabskich strzemion. I leciał trochę jak na złamanie karku, mówiąc sobie w duszy, co mi tam lwy i pantery ja mam chininę dla mojej małej. I co chwila dotykał ręką słoików, jakby chcąc upewnić się, że je naprawdę posiada i że to wszystko nie było snem. Rozmaite myśli i obrazy przesuwały mu się przez głowę. Widział rannego szwajcara, dla którego czuł ogromną wdzięczność i nad którym litował się tym serdeczniej, że w czasie rozmowy brał go z początku za wariata. widział małego nasibus z okrągłą jak kula czaszką i szeregi śpiących pagazich i lufy opartych o skały remingtonów połyskujące w ogniu. Był prawie pewien, że ta bitwa, o której wspomniał Lindę, była z oddziałem Smaina i dziwnie wydało mu się pomyśleć, że może i Smain poległ. Te widzenia mieszały mu się z nieustającą myślą o Nel. Wyobrażał sobie, jak ona się zdziwi, zobaczywszy jutro cały słoik chininy i że go chyba weźmie za cudotwórcę. Ach, mówił sobie, gdybym był stchórzył i nie poszedł przekonać się, skąd pochodzi ten dym. Nie darowałbym sobie tego przez całe życie. Po upływie niespełna godziny szum wodospadu stał się zupełnie wyraźny, a z rzechotania żab. Staś domyślił się, że jest już blisko szczerku, na którym strzelał poprzednio wodne ptactwo. Przy blasku księżyca rozpoznał nawet z dala stojące nad nim drzewa. Teraz należało zachować więcej czujności. Rozlew ów bowiem tworzył zarazem wodopój, do którego wszelki zwierz okoliczny musiał koniecznie przychodzić, gdyż gdzie indziej brzegi rzeki były strome i mało dostępne. Ale było już późno i drapieżnicy poukrywali się widocznie po nocnych łowach w skalistych jaskiniach. Koń chrapał trochę, wietrząc niedawne ślady lwów czy też panter, jednakże Staś przejechał szczęśliwie i, w chwilę później, ujrzał w wysokim cyplu czarną, wielką sylwetkę Krakowa. Pierwszy raz w Afryce miał takie uczucie, jakby przyjechał do domu. Liczył, że zastanie wszystkich śpiących, ale liczył bez Saby, który począł szczekać tak, że mógłby pobudzić nawet umarłych. Kali znalazł się także w jednej chwili przed drzewem i zawołał: bwana kubwa na koniu! W głosie jego było jednak więcej radości niż zdziwienia, gdyż tak wierzył w potęgę Stasia, że gdyby ów nawet był stworzył konia, czarny chłopak jeszcze nie byłby bardzo zdziwiony ale ponieważ radość objawia się u murzynów śmiechem, więc ją bić się dłońmi po biodrach i śmiać się jak szalony. — Spętaj tego konia, rzekł Staś, zdejmij z niego zapasy, napal ognia i zagotuj wody. Po czym wszedł do drzewa. Nel rozbudziła się także i poczęła go wołać. Staś, odchyliwszy płócienną ścianę, ujrzał przy świetle kaganka jej bladą twarz i białe, chude rączki leżące na pledzie, którym była przykryta. Jak się czujesz, mała? spytał wesoło. Dobrze. I spałam mocno, póki mnie nie rozbudził saba. Ale czemu ty nie śpisz? Bom, wyjeżdżał. Dokąd? Do apteki. Do apteki? Tak, po chininę. Dziewczynce nie smakowały, wprawdzie, mocno proszki chininy, które brała poprzednio, ale ponieważ uważała ją za niezawodne lekarstwo na wszystkie choroby na świecie, więc westchnęła i rzekła. Ja wiem, że tu już nie masz chininy. Staś podniósł ku kagankowi jeden ze słoików i zapytał z dumą i radością. A to co? Nel nie chciała oczom wierzyć, on zaś mówił pośpiesznie, cały rozpromieniony: Będziesz teraz zdrowa. Zaraz sporą dozę owinę w skórę świeżej figi i musisz to połknąć. A czym zapijesz, to ci pokażę. Czego tak patrzysz na mnie, jak na zielonego kota? Tak. Mam i drugi słoik. Dostałem oba od białego człowieka, którego obóz leży stąd o cztery mile. Od niego wracam. Nazywa się Lindę i jest ranny. Jednakże dał mi dużo dobrych rzeczy. Wróciłem na koniu, ale do niego szedłem piechotą. Myślisz, że to przyjemnie iść w nocy przez dżunglę? Brrr. Drugi raz za nic bym nie poszedł, chyba żeby znów chodziło o Chininę. Tak mówiąc. Opuścił zdumioną dziewczynkę, sam zaś udał się do męskiego przedziału, wybrał z zapasów fig najmniejszą, wydrążył ją i nasypał w środek chininy, uważając, by doza nie była większa od tych proszków, które dostał w Hartumie. Potem wyszedł z drzewa, zasypał herbaty do naczynia z wodą i wrócił z lekarstwem do Nell. A ona rozmyślała przez ten czas o wszystkim, co się stało. Była ogromnie ciekawa. Co to za człowiek ten biały? Skąd się Staś o nim dowiedział? Czy on do nich przyjdzie i czy będą podróżowali dalej razem? Nie wątpiła teraz, że skoro Staś dostał chininy, to ona wyzdrowieje. Ależ ten Staś poszedł sobie w nocy przez dżunglę, jak gdyby nigdy nic. Nel, pomimo całego podziwu dla niego, uważała dotychczas, nie zastanawiając się zresztą nad tym długo, że wszystko, co on dla nich robi, to rozumie się samo przez się. Albowiem jest to prosta rzecz, że starszy chłopiec opiekuje się młodszą dziewczynką. Jednakże teraz przyszło jej do główki, że bez jego opieki byłaby dawno zginęła. Że on o nią dba ogromnie. Że dogadza jej i broni tak, jak żaden inny chłopiec w jego wieku i nie chciałby i nie umiał. Więc wielka wdzięczność wezbrała w jej małym sercu. Toteż, gdy Staś wszedł znowu i pochylił się nad nią z lekarstwem, zarzuciła mu swe cienkie ramionka na szyję i uściskała go serdecznie. Stasiu, ty jesteś dla mnie bardzo dobry. On zaś odpowiedział A dla kogoż mam być dobry? To doskonały weź o to lekarstwo. Jednakże rad był bardzo, gdyż oczy błyszczały mu z zadowolenia, i z wielką znów radością i dumą zawołał, zwróciwszy się do otworu. Mea, a teraz podaj Bibi herbatę! Rozdział 33. Staś wybrał się do Lindego dopiero następnego dnia w południe. Musiał bowiem odespać noc poprzednią. Po drodze, w przewidywaniu, że chory może potrzebować. Świeżego mięsa zabił dwie pentarki, które też istotnie zostały przyjęte z wdzięcznością. Linde był mocno osłabiony, ale zupełnie przytomny. Zaraz po powitaniu zapytał o Nel, po czym przestrzegł Stasia, żeby nie uważał chininy za zupełnie stanowczy środek przeciw febrze, i żeby strzegł małej od słońca, od przemoczenia, od przebywania w nocy w miejscach niskich i wilgotnych? I wreszcie od złej wody. Następnie Staś opowiedział mu na żądanie historię własną i Nel, od początku aż do przybycia do Chartumu i odwiedzin u Mahdiego, a potem od faszody do uwolnienia się z rąk Gebra i dalszej wędrówki. Szwajcar przypatrywał mu się w czasie opowiadania ze wzrastającą ciekawością, często z wyraźnym podziwem, a gdy historia dobiegła wreszcie końca, zapalił fajkę. Obejrzał raz jeszcze Stasia od stóp do głowy i rzekł, jakby w zamyśleniu. Jeśli w waszym kraju jest dużo podobnych do ciebie chłopców, to nieprędko dadzą sobie z wami radę. A po chwili milczenia tak mówił dalej. Najlepszym dowodem prawdy słów twoich jest to, że tu jesteś i że przede mną stoisz. I wiesz co ci powiem? Położenie wasze jest straszne, droga w którąkolwiek stronę równie straszna. Kto wie jednak, czy taki chłopak jak ty nie wyratuje z tej toni i siebie, i tamtego dziecka? Byle Nel była zdrowa, to ja zrobię co będę mógł! zawołał Staś. Ale i siebie oszczędzaj, albowiem zadanie, które masz przed sobą, jest nad siły nawet dorosłego człowieka. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, gdzie się obecnie znajdujecie? Nie. Pamiętam, że po wyjściu z Faszody przeszliśmy przy dużej osadzie zwanej Deng jakąś rzeczkę. Sobat, przerwał Lindę. W Dengu było sporo derwiszów i murzynów, ale za Sobatem weszliśmy w kraj dżungli i szliśmy całe tygodnie, aż dotarliśmy do wąwozu, w którym pan wie, co się stało. Wiem. Następnie puściliście się tym wąwozem dalej, aż do rzeki. Otóż Posłuchaj mnie. Pokazuje się, że po przejściu Sobatu z Sudańczykami skręciliście na południowy wschód, ale więcej na południe. Jesteście obecnie w okolicy nieznanej podróżnikom i geografom. Ta rzeka, nad którą się znajdujemy, dąży na północny zachód i wpada prawdopodobnie do Nilu. Mówię prawdopodobnie, bo sam dobrze nie wiem i przekonać się o tym już nie mogę, chociaż skręciłem od gór Karamojo. Dla zbadania jej źródeł. Od jeńców derwiszów słyszałem po bitwie, że zowie się Ogelogen, ale i oni nie byli pewni, gdyż w te okolice zapuszczają się tylko po niewolników. Zajmuje te w ogóle mało zamieszkane strony, plemię Szylluk, ale obecnie kraj jest pusty, gdyż ludność częścią wymarła na ospę, częścią wymietli ją Machdyści, a częścią uciekła ku górom Karamojo. W Afryce Nieraz się to zdarza, że kraje dziś gęsto osiadły i jutro staje się pustkowiem. Wedle moich obrachowań jesteście mniej więcej o trzysta kilometrów od Lado. Moglibyście uciekać na południe do Emina, ale ponieważ Emin sam jest prawdopodobnie oblężony przez derwiszów, więc nie ma o czym mówić. — A do Abysynii? — zapytał Staś. — Także około trzystu kilometrów. Pamiętać należy wszelako, że Mahdi wojuje z całym światem, a więc i z Abisynią. Wiem to również od jeńców, że na zachodniej i południowej granicy kręcą się większe lub mniejsze hordy Derwiszów, więc łatwo moglibyście wpaść w ich ręce. Abisynia wprawdzie jest państwem chrześcijańskim, ale południowe dzikie plemiona są albo pogańskie, albo wyznają islam i z tego powodu sprzyjają po cichu Mahdiemu. Nie Tamtędy nie przejdziecie. Więc co ja mam począć i dokąd iść z Nell? zapytał Staś. Mówiłem, że położenie jest ciężkie, rzekł Lindę. To rzekłszy, założył obie ręce na głowę i długi czas leżał w milczeniu. Do oceanu, ozwał się wreszcie, będzie stąd przeszło dziewięćset kilometrów przez góry, przez dzikie ludy, a nawet przez pustynie, bo tam są podobno całe okolice, w których brak wody. Ale kraj należy nominalnie do Anglii. Można trafić na transporty kości słoniowej do Kismaja, do Lamu i do Mombassy. Może na wyprawy misyjne? Zrozumiawszy, że z powodu derwiszów nie zdołam zbadać brzegu tej rzeki, ponieważ skręca ona do Nilu, chciałem i ja iść na wschód do oceanu. To wracajmy razem! zawołał Staś. Ja już nie wrócę. Ndiri potargał mi tak muskuły i żyły, że musi przyjść zakażenie krwi. Tylko chirurg mógłby mnie uratować, gdyby mi odjął nogę. Teraz wszystko już zakrzepło i odrętwiało, ale pierwszego dnia gryzłem ręce z bólu. Pan wyzdrowieje z pewnością. Nie, mój dzielny chłopcze, ja umrę z pewnością. A ty mnie przykryjesz dobrze kamieniami, żeby hieny nie mogły mnie wygrzebać. Umarłemu to może wszystko jedno, ale za życia miło o tym myśleć. Ciężko umierać tak daleko od swoich. Tu oczy zaszły mu jakby mgłą, po czym tak mówił dalej. Ale ja już rozprawiłem się z tą myślą, więc mówmy o was, nie o mnie. Dam ci jedną radę. Pozostaje wam tylko droga na wschód do oceanu. Ale wypocznijcie przed tą drogą i nabierzcie sił, inaczej twoja mała towarzyszka zemrze ci w ciągu kilku tygodni. Odłóżcie podróż do końca pory dziszej i nawet na dłużej. Pierwsze miesiące letnie, gdy deszcz przestanie padać, a woda pokrywa jeszcze błota, są najzdrowsze. Tu, gdzie jesteśmy, to już wyżyna, leżąca na 700 metrów nad poziomem, na wysokości. Tysiąca trzystu metrów febry już nie istnieją, a przeniesione z miejsc niższych mają przebieg daleko słabszy. Zabierz małą Angielkę i idźcie w góry. Mówienie męczyło go widocznie bardzo, więc znów przerwał i przez jakiś czas opędzał się niecierpliwie od wielkich, błękitnych much, takich samych, jakie Staś widział na popieliskach faszody. Po czym tak mówił dalej: Uważaj pilnie, co ci powiem. O dzień drogi stąd na południe wznosi się osobna góra, nie wyższa nad 800 metrów. Wygląda tak jak rondel przewrócony dnem do góry, boki ma zupełnie strome i jedyny do niej dostęp stanowi skalisty grzbiet, tak wąski, że w niektórych miejscach zaledwie dwa konie mogą iść obok siebie. Na płaskim jej szczycie, rozległym na kilometr albo więcej, była wioska murzyńska, ale machdyści ludność wycięli i zabrali. Być może, że uczynił to ten smain, którego rozbił, lecz któremu niewolników nie odebrałem, gdyż wysłał już ich poprzednio pod dobrą eskortą nad Nil. Osiądziecie na tej górze. Tam jest źródło doskonałej wody, kilka pulmanioku i mnóstwo bananów. W chatach znajdziecie dużo ludzkich kości, ale zarazy od trupów się nie bój, ponieważ po derwiszach były tam mrówki, które i nas stamtąd wyparły. Zresztą ani żywego ducha. Zostańcie w tej wiosce miesiąc lub dwa, na tej wysokości febry nie ma, noce bywają chłodne, tam twoja mała odzyska zdrowie, ty zaś nabędziesz nowych sił. A potem co uczynić i dokąd iść? Potem będzie, co Bóg da, postaracie się albo przedrzeć do Abisyni, w miejscowościach położonych dalej, niż dochodzą derwisze, albo pójdziecie na wschód. Słyszałem, że arabowie z wybrzeży docierają aż do jakiegoś jeziora w poszukiwaniu kości słoniowej, którą nabywają od szczepów Samburu i Wahima. Wahima? Kali pochodzi ze szczepu Wahima! I Staś począł opowiadać lindemu, w jaki sposób odziedziczył Kalego po śmierci Gebra oraz, że Kali mówił, iż jest synem naczelnika wszystkich Wahimów. Lecz Linde przyjął tę wiadomość obojętniej niż Staś się spodziewał. Tym lepiej, rzekł gdyż może być wam pomocnym. Bywają między czarnymi poczciwe dusze, choć w ogóle na ich wdzięczność liczyć nie można. To są dzieci, które zapominają o tym, co było wczoraj. Kali nie zapomni, żem go wybawił z rąk gebra. Jestem tego pewny. Może, rzekł Lindę i ukazując na nasibu dodał, to także dobre dziecko. Przygarnij go po mojej śmierci. Niech pan nie mówi i nie myśli o śmierci. Mój drogi, odpowiedział Szwajcar, ja jej sobie życzę, byle przyszła bez wielkiej męki. Pomyśl, że jestem teraz zupełnie bezbronny i gdyby który z tych machdystów, których rozbiłem, zabłąkał się przypadkiem do tego parowu, mógłby mnie sam jeden zarżnąć jak owce. Tu pokazał śpiących murzynów. Tam ci się już nie rozbudzą, a raczej źle mówię. Każdy z nich budzi się. Na krótko przed śmiercią i w obłąkaniu ucieka w dżunglę, z której już nie wraca. Z dwustu ludzi pozostało mi sześćdziesięciu. Wielu uciekło, wielu umarło na ospę, a niektórzy posnęli w innych parowach. Staś z litością i przerażeniem począł przypatrywać się śpiącym. Ciała ich były barwy popielatej, co u Murzynów oznacza bladość. Jedni mieli oczy zamknięte, drudzy na wpół otwarte, ale i ci spali głęboko, gdyż źrenice ich były nieczułe na światło. Niektórym popuchły kolana. Wszyscy byli przeraźliwie chudzi, tak że przez skórę można im było policzyć żebra, ręce ich i nogi drżały nieustannie bardzo szybko. Owe błękitne wielkie muchy obsiadły im gęsto oczy i wargi. Czy nie ma dla nich ratunku? Zapytał Staś. Nie ma. Nad Wiktoria Nianza choroba ta wyludnia całe wsie. Czasem sroży się bardziej, czasem mniej. Najczęściej zapadają na nie ludzie z wiosek położonych w pobrzeżnych zaroślach. Słońce przeszło już nad zachodnią stronę nieba, ale jeszcze przed wieczorem Linde opowiedział Stasiowi swoje dzieje. Był on synem kupca z Curychu. Rodzina jego pochodziła z Karsruhe, ale od 1848 roku przeniosła się do Szwajcarii. Ojciec jego zrobił wielki majątek na handlu jedwabiem. Kształcił syna na inżyniera, ale młodemu Henrykowi uśmiechały się od wczesnych lat podróże. Po ukończeniu politechniki, odziedziwszy całą fortunę ojcowską, przedsięwziął pierwszą podróż do Egiptu. Były to czasy jeszcze przed Mahdim, więc dotarł aż do Chartumu i polował z Dangalami w Sudanie. Potem poświęcił się geografii Afryki i stał się tak biegłym jej znawcą, że wiele towarzystw geograficznych zaliczyło go w poczet swych członków. Tę ostatnią podróż, która miała skończyć się dla niego tak fatalnie, rozpoczął z Zanzibaru. Dotarł do wielkich jezior i zamierzał przedrzeć się wzdłuż nieznanych dotychczas gór Karamojo do Abisyni, a stamtąd do wybrzeży oceanu. Ale Zanzibaryci nie chcieli iść dalej. Na szczęście lub na nieszczęście. Była wówczas wojna między królem Ugandy a Unioro. Linde oddał znaczne usługi królowi Ugandy, który w zamian za nie darował mu przeszło dwustu pagazich. Ułatwiło to całkowicie podróż i zwiedzanie gór Karamojo, ale następnie ospa objawiła się w szeregach, a po niej przyszła straszna choroba śpiączki i ostateczna ruina karawany. Lindę posiadał znaczne zapasy wszelkiego rodzaju konserw, ale w obawie szkorbutu polował codziennie dla zdobycia świeżego mięsa. Był on wybornym strzelcem, lecz nie dość ostrożnym myśliwym. I stało się, że gdy przed kilku dniami zbliżył się lekkomyślnie do powalonego już dzika Ndiri, zwierz zerwał się i poszarpał mu okropnie nogę, a następnie podeptał krzyż. Zdarzyło się to tuż koło obozu i w oczach Nasibu, który podarłszy własną koszulę i uczyniwszy z niej bandaż, zdołał zatamować upływ krwi i odprowadzić rannego do namiotu. W nodze jednak od wewnętrznego wylewu krwi potworzyły się skrzepy i choremu groziła gangrena. Staś koniecznie go chciał opatrywać i oświadczył, że albo będzie przyjeżdżał codziennie, albo by nie zostawiać Nel tylko pod opieką dwojga czarnych, Przewiezie go między końmi na rozpiętych wojłokach na Cypel do Krakowa. Linde zgodził się na pomoc w opatrunkach, ale nie zgodził się na przewiezienie. Ja wiem, mówił wskazując na swoich murzynów, że ci ludzie muszą pomrzeć. Ale póki nie pomrą, nie mogę ich skazać na rozszarpanie żywcem przez hieny, które nocami ogień tylko trzyma w oddaleniu. I począł powtarzać gorączkowo, nie mogę... Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Lecz uspokoił się zaraz i mówił dalej jakimś dziwnie wzruszonym głosem. Przyjdź tu jutro rano. Ja mam dla ciebie prośbę, którą jeśli spełnisz, to może Bóg wyprowadzi was z tych afrykańskich czeluści, a mnie da śmierć lekką. Chciałem tę prośbę odłożyć do jutra, ale ponieważ jutro mogę już być nieprzytomny, więc wypowiadam ją dziś. Weź wody. W jakie naczynie zatrzymaj się przed każdym z tych śpiących biedaków, pryśnij na niego wodą i powiedz te słowa Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha. Tu wzruszenie zatamowało mu głos i umilkł. Wyrzucam sobie, mówił po chwili, żem się nie żegnał tak z tymi, którzy umarli na ospę i z tymi, którzy posnęli poprzednio. Lecz teraz śmierć stoi nade mną i chciałbym, żeby z tą resztą mojej karawany pójść razem w tę ostatnią wielką podróż. To rzekłszy, wskazał ręką na rozpromienione niebo i dwie łzy spłynęły mu zwolna po policzkach. Staś płakał jak bupr. Rozdział trzydziesty czwarty Nazajutrz poranne słońce oświeciło dziwne widowisko. Staś chodził wzdłuż skalnej ściany, zatrzymywał się przed każdym murzynem, skrapiał mu czoło wodą i wymawiał nad nim sakramentalne słowa. A oni spali z drżeniem rąk i nóg, z głową spuszczoną na piersi lub podniesioną do góry, żywi jeszcze, a podobni już do trupów. I tak się odbywał ten chrzest w śpiących, w ciszy porannej, w blasku słonecznym. W głuszy pustynnej. Niebo było tego dnia bez chmur, wysokie, siwobłękitne i jakby smutne. Linde był jeszcze przytomny, ale coraz słabszy. Po opatrunku wręczył Stasiowi zamknięte w blaszanym futerale papiery, polecił je jego opiece i nie przemówił nic więcej. Nie mógł już jeść, ale pragnienie dręczyło go okrutnie. Znacznie przed zachodem słońca zaczął majaczyć. Wołał na jakieś dzieci, by nie odpływały za daleko na jezioro, a w końcu jął się rzucać w dreszczach i obejmować głowę rękoma. Następnego dnia wcale już Stasia nie poznał, a w trzy dni później zmarł w samopołudnie, nie odzyskawszy przytomności. Staś opłakał go szczerze, po czym obaj z Kalim zanieśli go do pobliskiej wąskiej jaskini, której otwór założyli cierniem i kamieniami. Małego Nasibu zabrał Staś do Krakowa, kalemu zaś kazał pilnować na miejscu zapasów i palić nocami przyśpiących wielki ogień. Sam krążył ciągle między dwoma wąwozami, przewożąc toboły, broń, a szczególnie ładunki do Remingtonów, z których to ładunków wydobywał proch i urządzał minę dla rozsadzenia skały zamykającej Kinga. Szczęściem zdrowie Nel po codziennych dawkach chininy poprawiło się znacznie. A większa rozmaitość pokarmów wzmocniła jej siły. Staś opuszczał ją jednak zawsze niechętnie i z obawą, a odjeżdżając, nie pozwalał jej wychodzić z drzewa i zamykał otwór kolczastymi gałęziami akacji. Musiał jednak z powodu nawału zajęć, jakie na niego spadły, zostawiać ją pod opieką Mei, Nasibu i Saby, na którego zresztą liczył najwięcej. Wolał po kilkanaście razy na dzień jeździć po toboły do obozu Lindego niż zostawiać dziewczynkę samą na dłużej. Spracował się też okrutnie, ale żelazne jego zdrowie wytrzymywało wszelkie trudy. Jednakże, dopiero po dniach dziesięciu, toboły były rozdzielone. Mniej potrzebne pochowane w jaskiniach, potrzebniejsze dostawione do Krakowa, a konie sprowadzono również na cypel. A na koniach przewieziono sporą ilość Remingtonów, które miał ponieść King. Przez ten czas w obozie Lindego raz wraz któryś ze śpiących murzynów zrywał się w przedśmiertnym paroksyzmie choroby, uciekał w dżunglę i już nie powracał. Byli jednak tacy, którzy umierali na miejscu, a niektórzy, biegnąc na oślep, rozbijali sobie głowy o skały w samym obozie lub też w pobliżu. Tych grzebać musiał Kali. Po dwóch tygodniach został już tylko jeden, ale i ten zmarł niebawem we śnie. Z wycieńczenia. Nadszedł wreszcie czas wysadzenia skały i oswobodzenia Kinga. Był on już tak oswojony, że na rozkaz Stasia chwytał go trąbą i zakładał sobie na kark. Przyzwyczaił się też i do dźwigania ciężarów, które Kali wciągał mu po bambusowej drabince na grzbiet. Nel twierdziła, że obarczają go za nadto ale naprawdę było to wszystko dla niego muchą i dopiero toboły odziedziczone po Lindem mogły stanowić poważniejszy ładunek. Z Sabą, na którego widok okazywał z początku wielki niepokój, zaprzyjaźnił się już ostatecznie i bawił się z nim w ten sposób, że przewracał go trąbą na ziemię, a saba udawał, że gryzie. Czasami jednak oblewał niespodzianie psa wodą, co ów uważał za żart w zupełnie złym rodzaju. Głównie jednak cieszyło dzieci to, że pojętne i poważnie myślące zwierzę rozumiało wszystko, czego od niego żądano. I zdawało sobie sprawę nie tylko z każdego rozkazu, lecz z każdego polecenia, z każdego nawet skinienia. Pod tym względem słonie przewyższają niezmiernie wszystkie inne domowe zwierzęta. A King przewyższał bez żadnego porównania sabę który na wszelkie przestrogi Nel kiwał ogonem, a potem robił co chciał. King po kilku tygodniach pomiarkował doskonale, że na przykład osobą, której najwięcej trzeba słuchać, jest Staś, a osobą, o którą najwięcej wszyscy dbają, Nel, więc spełniał najbaczniej rozkazy Stasia, a najbardziej kochał Nel. Skalego mniej sobie robił, a me lekceważył zupełnie. Staś po urządzeniu miny wcisnął ją w najgłębszą szparę, po czym zalepił całkowicie szparę gliną, zostawiając tylko mały otwór, przez który zwieszał się ląd, ukręcony z suchych włókien palmowych i potarty zmielonym prochem. Stanowcza chwila wreszcie nadeszła. Staś zapalił osobiście naprochowany sznurek, po czym pomknął, ile miał tylko sił w nogach, do drzewa, w którym poprzednio wszystkich pozamykał. Nel obawiała się, czy King nie zanadto się przestraszy, lecz chłopiec uspokoił ją naprzód tym, że wybrał dzień, w którym rano przeszła burza z grzmotami, a powtórę zapewnieniem, że dzikie słonie słyszą nieraz huk piorunów, gdy żywioły niebieskie rozpętają się nad dżunglą siedzieli jednak z bijącym sercem, licząc minutę za minutą. Straszliwy huk targnął wreszcie powietrzem tak, że potężny baobab zadrżał od góry aż do dołu, a resztki niewyskrobanego próchna posypały się im na głowy. Staś wyskoczył w tej samej chwili z drzewa i omijając zakręty wąwozu, pobiegł do przejścia. Skutki wybuchu okazały się nadzwyczajne. Jedna połowa wapiennej skały rozsypała się w drobne szczątki, druga pękła na kilkanaście większych i mniejszych kawałków które siła eksplozji porozrzucała na dość znacznej przestrzeni. Słoń był wolny. Uradowany chłopak podskoczył teraz na brzeg krawędzi, gdzie już zastał Nel wraz z Meą i Kalim. King przestraszył się jednak trochę i cofnąwszy się na sam brzeg wąwozu, stał z podniesioną trąbą patrząc w stronę, w której rozległ się grzmot tak niezwykły. Lecz gdy Nel poczęła na niego wołać, Przestał zaraz poruszać uszami, gdy zaś zeszła do niego przez otwarte już przejście, uspokoił się zupełnie. Więcej jednak od Kinga przeraziły się konie, z których dwa zbiegły w dżunglę, tak że Kali odnalazł je dopiero przed samym zachodem słońca. Tegoż dnia jeszcze Nel wyprowadziła Kinga na świat. Kolos szedł za nią posłusznie, jak mały piesek, a następnie wykąpał się w rzece sam. I pomyślał o swej wieczerzy w ten mianowicie sposób, że oparłszy głowę o duży sykomor, złamał go jak wątłą trzcinę, a następnie obiadł starannie owoce i liście. Wrócił jednak wieczorem pod drzewo i wtykając co chwila swój sążnisty nos przez otwór, szukał Nel tak gorliwie i natrętnie, że w końcu Staś musiał mu dać porządnego klapsa po trąbie. Najwięcej jednak rad, z wyniku tego dnia był kali, gdyż spadło mu z głowy gromadzenie żywności dla Olbrzyma, co wcale nie było łatwą rzeczą. Toteż Staś i Nel słyszeli go, jak rozpalając ogień do wieczerzy, śpiewał nowy hymn radosny, ułożony w następujących słowach. Pan wielki zabijać ludzi, ilwy. Ja, 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 pan wielki kruszyć skały, ja, ja, słoń sam łamać drzewa akali, próżnować i jeść, ja, 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 ja. Pora czyli tak zwana massika, miała się ku końcowi. Bywały jeszcze dni chmurne i ulewne, ale bywały i całkiem pogodne. Staś postanowił przenieść się na wskazaną mu przez Lindego górę i zamiar ten przeprowadził wkrótce po uwolnieniu Kinga. Zdrowie Nel nie stało już na zawadzie, gdyż miała się stanowczo lepiej. Wybrawszy więc pogodny ranek, wyruszyli na południe. Nie bali się już teraz zbłądzić, gdyż chłopiec odziedziczył po wśród mnóstwa rozmaitych przedmiotów, kompas i wyborną lunetę, przez którą łatwo było dojrzeć odległe nawet miejscowości. Szło z nim prócz Saby i Osła pięć obładowanych koni i słoń. Ten, oprócz tobołów na grzbiecie, niósł na karku i Nel, która między jego niezmiernymi uszyma wyglądała tak, jakby siedziała w wielkim fotelu. Staś bez żalu porzucał nadrzeczny cypel i baobab, albowiem łączyło się z nim wspomnienie choroby Nel. Natomiast dziewczynka spoglądała smutnymi oczyma na skały, na drzewo, na wodospad i zapowiedziała, że wróci tu jeszcze, jak będzie duża. Jeszcze smutniejszy był jednak mały Nasibu, który kochał szczerze dawnego pana, i obecnie, jadąc na ośle na końcu karawany, oglądał się co chwila ze łzami w stronę, gdzie biedny pan Linde pozostał aż do dnia Wielkiego Sądu. Wiatr wiał z północy i dzień był niezwykle chłodny, dzięki temu nie potrzebowali przeczekiwać od dziesiątej do trzeciej, dopóki nie przejdzie największy upał. I mogli zrobić więcej drogi niż czynią zwykle karawany. Droga nie była długa, i na kilka godzin przed zachodem słońca Staś dojrzał już górę, ku której dążyli. W dali rysowało się na tle nieba długie pasmo innych szczytów, a ona wznosiła się bliżej i osobno, zupełnie jak wyspa wśród morza dżungli. Gdy przyjechali bliżej, okazało się, że strome jej boki. Oblewa pętlica tejże samej rzeki, nad którą siedzieli poprzednio. Szczyt był ścięty, płaski zupełnie i widziany z dołu. Wydawał się pokryty jednym gęstym lasem. Staś wyliczył, że skoro cypel, na którym rósł ich baobab, wyniesiony był na 700 metrów, a góra ma 800, będą więc mieszkali na wysokości 1500 metrów, a zatem w klimacie niewiele już gorętszym od egipskiego. Myśl ta dodała mu otuchy i chęci do jak najprędszego zajęcia tej naturalnej fortecy. Jedyny grzbiet skalisty, który do niej prowadził, znaleźli łatwo i poczęli się nim wspinać. Po upływie półtorej godziny stanęli na szczycie. Ów las, widziany z dołu, był istotnie lasem, ale bananów. Widok ich uradował nadzwyczajnie wszystkich, nie wyłączając Kinga, ale szczególnie rad był Staś. Wiedział bowiem, że nie masz w Afryce posilniejszego, zdrowszego i bardziej zapobiegającego wszelkim chorobom pokarmu, jak mąka z wysuszonych bananowych owoców. Było ich zaś tyle, że mogło starczyć choćby na rok. Wśród olbrzymich liści tych roślin ukryte były chaty murzyńskie, niektóre popalone w czasie napadu, inne zrujnowane, ale niektóre całe. W środku wznosiła się największa należąca niegdyś do króla wioski, pięknie ulepiona z gliny z obszernym dachem, tworzącym na oku ścian rodzaj werandy. Przed chatami leżały tu i ówdzie kości i całe kościotrupy ludzkie, białe jak kreda, albowiem oczyszczone przez mrówki, o których najściu wspominał Lindę. Od tego najścia upłynęło już wiele tygodni, jednakże w chatach czuć było jeszcze zakwas mrówczany i nie można się w nich było dopatrzyć ani czarnych, wielkich karaluchów, które roją się zwykle w lepiankach murzyńskich, ani pająków, ani skorpionów, ani najmniejszego owadu. Wszystko wyprzątnęły straszliwe sjafu. Można też było być pewnym, że na całym szczycie nie ma ani jednego węża, gdyż nawet boa padają ofiarą tych niepohamowanych małych wojowników. Po wprowadzeniu Nell i Mei do chaty naczelnika. Staś wydał rozkaz Kalemu i Nasibu uprzątnięcia ludzkich kości. Czarni chłopcy spełnili to polecenie w ten sposób, że powrzucali je do rzeki, która poniosła je dalej. Przy tej czynności pokazało się jednak, że Lindę mylił się, zapowiadając, iż nie zastaną na górze ani żywego ducha. Cisza panująca po zagarnięciu ludzi przez derwiszów i widok bananów przynęciły tu spore stado szympansów, które na wyższych drzewach, Pourządzały sobie nawet rodzaj parasoli lub daszków dla ochrony od deszczu. Staś nie chciał ich zabijać, ale postanowił je wygnać i w tym celu wystrzelił w powietrze. Wywołało to ogólny popłoch, który powiększył się jeszcze, gdy po strzale rozległo się zajadłe basowe szczekanie saby i gdy king, podniecony hałasem, zatrąbił groźnie. Ale małpy, dla wykonania rejterady. Nie potrzebowały szukać skalistego grzbietu, i chwytając się załamów skał, pospuszczały się ku rzece i rosnącym przy niej drzewom z taką szybkością, że kły saby nie mogły żadnej dosięgnąć. Słońce zaszło. Kali i Nasibu rozpalili ogień dla zgotowania wieczerzy. Staś, po rozpakowaniu potrzebnych na noc rzeczy, udał się do chaty króla, którą zajęła Nel. W chacie było widno i wesoło. Albowiem Mea rozpaliła nie kaganek, który rozświecał wnętrze baobabu, ale dużą, odziedziczoną po Lindem lampę podróżną. Nel nie czuła się wcale zmęczona podróżą w dzień tak chłodny i wpadła w doskonały humor, zwłaszcza gdy Stasiu oznajmił jej, że kości ludzkie, których się bała, są uprzątnięte. Jak tu dobrze, Stasiu, zawołała. Patrz. I podłoga nawet wylana jest żywicą. Będzie nam tu doskonale. Jutro dopiero obejrzę dokładnie całą posiadłość, odpowiedział. Wznosząc jednak z tego, com dzisiaj widział, można by tu mieszkać choćby całe życie. Żeby statusiami, to można by. Ale jak się będzie nazywała posiadłość? Góra powinna nazywać się w geografii górą Lindego. A ta wioska niech się nazywa tak jak ty. Nel. To i ja będę w geografii? zapytała z wielką radością. A będziesz, będziesz odpowiedział z całą powagą Staś. Rozdział trzydziesty piąty. Na drugi dzień popadywał trochę deszcz, ale że były i godziny pogody, więc Staś wybrał się wczesnym rankiem na zwiedzanie posiadłości i do południa obejrzał wszystkie jej kąty doskonale. Przegląd wypadł na ogół świetnie. Naprzód pod względem bezpieczeństwa, góra Lindego była jakby wybranym miejscem w całej Afryce. Zbocza jej okazały się dostępne chyba dla szympansów. Lwy ani pantery nie mogłyby się po nich wdrapać na szczytową płaszczyznę. Co do skalistego grzbietu, dość było umieścić przy wejściu Kinga, aby spać bezpiecznie na oba uszy. Staś doszedł do przekonania, że potrafiłby się tu obronić nawet mniejszym oddziałom derwiszów, gdyż droga wiodąca na górę była tak wąska, że King zaledwie przez nią przeszedł, i człowiek uzbrojony w dobrą broń mógł nie przepuszczać żywego ducha. W środku wyspy było źródło chłodnej, czystej jak kryształ wody, które zmieniało się w strumień i biegnąc wężowato wśród bananowych gajów, Spadało wreszcie ze stromego wiszaru do rzeki, tworząc wąski, podobny do białej taśmy wodospad. W południowej stronie wyspy leżały pola pokryte bujnie maniokiem, którego korzenie dostarczają murzynom ulubionego pokarmu, a za polami wznosiły się grupy wyniosłych, niezmiernie palm kokosowych z koronami w kształcie wspaniałych pióropuszów. Wyspę otaczało morze dżungli i widok z niej był ogromnie rozległy od wschodu siniało pasmo gór karamojo na południu widać było też znaczne wyniosłości które wnosząc z ich ciemnej barwy musiały być pokryte lasem natomiast ze strony zachodniej wzrok leciał aż do granicy widnokręgu na której dżungla stykała się z niebem staś dojrzał jednakże za pomocą lunety lindego, liczne parowy i rozrzucone rzadko potężne drzewa, wznoszące się jak kościoły nad trawami. W miejscach, gdzie trawy nie wybujały jeszcze zbyt wysoko, nawet gołym okiem można było zobaczyć całe stada antylop i zebr, lub gromady słoni i bawołów. Tu i ówdzie żyrafy pruły szaro-zieloną powierzchnię dżungli, jak statki prują powierzchnię morza. Tuż nad rzeką igrało kilkanaście kozłów wodnych, a inne wynurzały co chwila sferogate łby z głębiny. Tam, gdzie toń była spokojna, wyskakiwały nad nią co chwila owe ryby, które łowił Kali. I migocąc jak srebrne gwiazdy w powietrzu, zapadały na powrót w wodę. Staś obiecywał sobie przyprowadzić tu, gdy się pogoda ustali, Nel i pokazać jej całą tę menażerię. Na wyspie nie było natomiast żadnych większych zwierząt, a za to moc motyli i ptaków. Wielkie, białe jak śnieg papugi o czarnych dziobach i żółtych czubach przelatywały nad krzakami gojawów. Drobne, cudnie upierzone wdowy kołysały się na cienkich łodygach manioku, mieniąc się i błyszcząc jak klejnoty. A z wysokich kokosów dochodziły głosy kukułek afrykańskich i łagodne... Podobne do jęków gruchania turkawek, Staś wracał z przeglądu z radością w duszy. Powietrze jest zdrowe, mówił sobie, bezpieczeństwo zupełne, żywności w brud i pięknie jak w raju. Wróciwszy do chaty Nel, przekonał się, że jednak na wyspie znalazło się większe zwierzę. A nawet dwoje, gdyż mały Nasibu wykrył przez ten czas w gęstwinie bananów kozę z koźlęciem, których nie zdołali zrabować derwisze. Koza była już trochę zdziczała, ale koźle poprzyjaźniło się natychmiast z Nasibu, który niezmiernie dumny był ze swego odkrycia i z tego, że za jego przyczyną Bibi będzie miała teraz codziennie wyborne, świeże mleko. Co teraz będziemy robili, Stasiu? Zapytała pewnego dnia Nel, gdy już dobrze zagospodarowali się na wyspie. Roboty jest mnóstwo, odrzekł chłopak. Po czym, rozstawiwszy palce jednej ręki, począł wyliczać na nich wszystkie czekające ich prace. Naprzód Kali i Mea są poganami, a Nasibu, jako Zanzibarczyk, mahometaninem. Trzeba ich więc oświecić, nauczyć wiary i ochrzcić. Powtór, trzeba nawędzić mięsa na przyszłą podróż, a zatem muszę chodzić na polowanie. Po trzecie, mając dużo broni i nabojów, chcę Kalego nauczyć strzelać, aby nas dwóch było do obrony. A po czwarte, chyba zapomniałaś o latawcach. O latawcach? Tak, które będziesz kleiła, albo, co jeszcze będzie lepiej, zszywała. I to będzie Twoje zajęcie. Ja nie chcę się tylko bawić. Wcale też to nie będzie zabawa, ale robota. Może najpożyteczniejsza ze wszystkich. Nie myśl też, że skończy się na jednym latawcu, bo musisz ich przygotować z pięćdziesiąt albo i więcej. Ale na co tyle? Pytała rozciekawiona dziewczynka. Więc Staś począł jej wyłuszczać swoje zamysły i nadzieje. Wypisze oto na każdym latawcu, jak się zowią, jak wyrwali się z rąk derwiszów, gdzie są i dokąd idą. Wypisze także, że proszą o pomoc i o przesłanie depeszy do Port-Saidu. Potem zaś będzie puszczał te latawce zawsze, gdy wiatr będzie wiał z zachodu na wschód. Wiele ich, mówił, upadnie niedaleko. Wiele zatrzyma góry ale niech choć jeden doleci do brzegu i wpadnie w ręce europejskie. Wówczas jesteśmy ocaleni. Nel zachwycona była pomysłem i oświadczyła, że z mądrością Stasia nawet King nie może się równać. Była też zupełnie pewna, że mnóstwo latawców doleci nawet do tatusiów i obiecywała kleić je od rana do wieczora. Radość jej była tak wielka, że Staś w obawie, by nie dostała gorączki, musiał hamować jej zapał. I odtąd prace, o których mówił Staś, rozpoczęły się na dobre. Kali, któremu kazano nałapać jak najwięcej skaczących ryb, przestał je łowić na wędkę, a natomiast urządził z cienkich bambusów wysoki płot, a raczej rodzaj kraty i zastawę tę przeciągnął w poprzek rzeki. W środku kraty był duży otwór, przez który ryby musiały koniecznie przepływać, chcąc dostać się na wolną wodę. Otwór ten zastawiał kali mocną siecią uplecioną ze sznurków palmowych, w ten sposób zapewnił sobie obfite codzienne połowy. Napędzał zaś ryby do zdradzieckiej sieci za pomocą kinga, który wprowadzony w wodę, mącił ją i burzył tak niesłychanie, że nie tylko owe srebrne skoczki, ale wszystkie inne stworzenia umykały, ile mogły, ku niezmąconej toni. Zdarzały się z tego powodu i szkody, gdyż kilkakrotnie uciekające krokodyle przewracały kratę, a czasem czynił to i sam King, żywiąc bowiem do krokodylów jakąś wrodzoną nienawiść, ścigał je. A gdy znalazł się na płytkich wodach, chwytał je trąbą, wyrzucał na brzeg i rozdeptywał za wzięcie. W sieci znajdowały się także często żółwie, z których mali wygnańcy ważyli sobie wyborny rosół. Kali oprawiał ryby i mięso ich suszył na słońcu, a pęcherze odnosił do Nel, która rozcinała je, rozciągała na desce i zmieniała je jakby w ćwiartki papieru, tak duże jak dwie dłonie. Pomagał jej w tym Staś i Mea, gdyż robota wcale nie była łatwa. Błonki były znacznie grubsze niż w pęcherzach naszych ryb rzecznych, ale po wysuszeniu stawały się niezmiernie kruche. Staś Dopiero po niejakim czasie odkrył, że należy je suszyć w cieniu. Chwilami jednak tracił cierpliwość i jeśli nie zarzucił zamiaru robienia latawców z błon, to tylko dlatego, że uważał je za lżejsze od papierowych i bardziej odporne na deszcz. Zbliżała się już wprawdzie sucha pora roku, ale on nie był pewien, czy i podczas lata nie przechodzą czasem deszcze, zwłaszcza w górach. Kleił jednak latawce i z papieru którego sporo znalazło się między rzeczami Lindego. Pierwszy, duży i lekki, puszczony z wiatrem zachodnim, wzbił się od razu bardzo wysoko, a gdy Staś przeciął sznurek, poleciał porwany silnym prądem powietrznym ku łańcuchowi gór Karamojo. Staś śledził jego loty za pomocą lunety, póki nie stał się tak mały jak motyl, jak muszka i póki nie roztopił się wreszcie w bladym błękicie nieba. Następnego dnia... Puścił inny, uczyniony już z rybich pęcherzy, który wzbił się jeszcze szybciej, ale zapewne z powodu przezroczystości błon wkrótce zniknął zupełnie z oczu. Nel pracowała nadzwyczaj gorliwie i w końcu małe jej paluszki stały się tak zręczne, że ani Staś, ani Mea nie mogli jej w robocie nadążyć. Sił jej teraz nie brakło. Zdrowy klimat góry Lindego po prostu odrodził ją na nowo. Termin, w którym mógł przyjść trzeci śmiertelny atak febry, minął stanowczo. Staś zaszył się tego dnia w gęstwinie bananów i płakał z radości. Po dwóch tygodniach pobytu na górze zauważył, że dobrem zimu wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało na dole w dżungli. Policzki jej popełniały cera z żółtej i przeźroczystej stała się na powrót różana, a z spod obfitej czupryny patrzyły wesoło na świat oczy pełne blasku. Chłopiec błogosławił chłodne noce, przeźroczystą zdrojową wodę, mąkę z suszonych bananów i przede wszystkim lindego. Sam wychudł i zczerniał, co było dowodem, że febra się go nie ima, gdyż chorzy na nią nie opalają się na słońcu, ale wyrósł i zmężniał. Ruch i praca fizyczna spotęgowały w nim dzielność i siłę. Muskuły jego rąk stały się jak stalowe. Był to naprawdę zahartowany już podróżnik afrykański, polując codziennie i strzelając tylko kulami, stał się też niezrównanym strzelcem. Dzikich zwierząt nie obawiał się już wcale, albowiem zrozumiał, że kudłatym lub centkowanym myśliwcom w dżungli niebezpieczniej jest z nim się spotkać niż jemu z nimi. Raz zabił jednym strzałem wielkiego nosorożca, który zbudzony z drzemki pod akacją szarżował na niego niespodzianie. Z napastliwych bawołów afrykańskich, które rozpraszają czasem całe karawany, nic sobie nie robił. Oboje z Nel, prócz klejenia latawców i obok innych codziennych zajęć, zabrali się także do nawracania Kalego, Mei i Nasibu, ale poszło to trudniej niż się spodziewali. Czarna Trójka słuchała jak najchętniej nauk, ale pojmowała je na swój, właściwy murzynom sposób. Gdy Staś opowiadał im o stworzeniu świata, o raju i o wężu, szło jeszcze nieźle. Ale gdy doszło do tego, jak Kain zabił Abla, Kali mimowoli pogłaskał się po żołądku i zapytał z całym spokojem. – A czy go potem zjadł? – czarny chłopak twierdził wprawdzie zawsze, że Wahima nigdy ludzi nie jedzą – ale widocznie pamięć o tym pozostała jeszcze jako narodowa tradycja między nimi. Nie mógł również zrozumieć, dlaczego Pan Bóg nie zabił złego mzimu i wielu podobnych rzeczy. Pojęcia o złem i dobrem miał także aż nadto afrykańskie, wskutek czego między nauczycielem a uczniem zdarzyła się pewnego razu taka rozmowa. Powiedz mi, zapytał Staś, co to jest zły uczynek? Jeśli ktoś kalemu zabrać krowy, Odpowiedział po krótkim namyśle: To jest zły uczynek. Doskonale! zawołał Staś. A dobry? Tym razem odpowiedź przyszła bez namysłu. Dobry? To jak kali zabrać komu krowy. Staś był zbyt młody, by zmiarkować, że podobne poglądy na złe i dobre uczynki wygłaszają i w Europie. Nie tylko politycy, ale i całe narody. Jednakże powoli, powoli rozjaśniało się w czarnych głowach, a to, czego nie mogły pojąć głowy chwytały gorące serca. Po pewnym czasie można już było przystąpić do chrztu, który odbył się bardzo uroczyście. Rodzice chrzestni ofiarowali każdemu z dzieci po cztery notis białego perkalu i po biczu niebieskich paciorków. Mea czuła się wszelako nieco zawiedziona, albowiem w naiwności ducha rozumiała, że po chrzcie wybieleje natychmiast na niej skóra i wielkie było jej zdziwienie, gdy spostrzegła, że pozostała czarna jak i przedtem. Nel pocieszyła ją jednak zupełnie zapewnieniem, że ma teraz duszę białą.